Podrabię, proszę pana, i myślę, że pan też by nas bywał, nie pojechał niciekolwiek. I proszę pana, nie miejmy szacunku więcej dla siebie nawzajem. Bo proszę pana, to, że cena skupu mleka czy skupu żywca, to nie zależy w ogóle od radnych, tylko niestety. A to, że nieudolnie rządził ktoś, to jak pan dobrze wie, ani radny, ani poszczególny obywatel największego na to wpływu nie ma, proszę pana. I uważam, że wiele rzeczy robimy sami sobie krzywdę. I gdybyśmy po prostu racjonalnie myśleli, stworzyli spółdzielnie producenckie, tak jak to robią to na Zachodzie, te ceny by były na pewno inne, proszę pana. I od tego trzeba zacząć, a nie komuś tam, proszę pana, ubliżać. Jestem rolnikiem, proszę pana, z krwi i kości nawet, chłopem bym powiedział. I się ziemi nie wstydzę, nie wstydzę się w niej pracować. Ale uwierz mi pan, z tych 15 hektarów, które obrabiam, a w rzeczywistości mam tylko 3, na pewno bym nie wyżył. Dziękuję bardzo. Jeszcze.